Cześć, witam wszystkich. To jest Flint Essencja. Moim gościem jest Tatiana Okupnik, wokalistka zasłużona. Już wiele płyt na koncie. A teraz kolejna po 7 latach przerwy. I tak jak 7 uchodzi za szczęśliwą liczbę, to chyba nie było takie 7 lat bez skazy i samego uśmiechu. No, nie zawsze było łatwo, mówiąc delikatnie. Po pierwsze, dzień dobry, cześć, hej. Bardzo mi miło. Jak usłyszałam zasłużona, to tak od razu myślę, że zasłużyła sobie. No tak, rzeczywiście te 7 lat obfitowało w różne zdarzenia. Nie zawsze to były takie wydarzenia, które powodowały przypływ endorfin i wybuch śmiechu. No samo życie, tak jak u każdego. Ale rzeczywiście ten czas, no po prostu w tym czasie stałam się mamą Matyldy i Tymona. I moje wejście w macierzyństwo było naszpikowane różnymi momentami, które mnie zaskoczyły. Najprościej w świecie. I parę momentów też trochę mnie przytrzasnęło, trochę tak jakby słoń dupą na mnie usiadł. I ja nie mogłam spod tego słonia tam gdzieś, wiesz, spod ogona się wysunąć. Wszystko dzieje się po coś. I niby o tym wiedziałam, że zazwyczaj te wszystkie rzeczy, które nam się dzieją, one inaczej na nie spojrzymy za jakiś czas, ale kiedy się działy, to jeszcze ni cholery nie wiedziałam, po co to się dzieje i dlaczego tak jakoś skondensowane to wszystko było. No bo w skrócie była i depresja w ciąży, i ciężki poród, i komplikacje poporodowe, potem pęknięcie kości krzyżowej w drugiej ciąży, potem depresja poporodowa. I do tego doszło też takie niemożliwość złożenia siebie w roli mamy, czy odnalezienia siebie. W każdym razie puzzle mi się rozwaliły i nie wiedziałam, jak je złożyć na nowo. I myślałam, że jestem w tym wyjątkowa. A tu się okazało jednak, że to się dzieje w większości naszych domów. Tylko wstydzimy się o tym mówić, boimy się oceny, mówię o kobitkach, ale też o mężczyznach, bo w końcu w tym procesie tworzenia nowego życia uczestniczycie. No i dzieją się różne rzeczy, które czasami potrafią nas zaskoczyć, a ponieważ nie płyną z tym nurtem, gdzie konotujemy macierzyństwo czy tacierzyństwo ze szczęściem wyłącznie i z tym, że jest różowo-niebiesko i jest cudownie, to człowiek czuje się trochę taki zaskoczony. Ale jak to? Ale ja tego nie zamawiałam. No i paru rzeczy nie zamawiałam. Los pisze takie scenariusze, na jakie ma ochotę i tyle. I te 7 lat po coś było. Teraz wiem, że po coś było, bo był mi potrzebny ten czas, żeby gdzieś tam poszukać siebie na nowo, odnaleźć, nazwać siebie na nowo, bo naprawdę dla mnie to było cholernie trudne. Pomimo tego, że chciałam mieć dzieci. I to ja podjęłam taką decyzję, jestem gotowa i mąż był wcześniej tam, on chyba podejrzewam, że jak zaczął raczkować, to już wiedział, że będzie ojcem. A ja to nie było dla mnie oczywiste. I to ja byłam tą, która dała sygnał, byłam gotowa i możemy powiedzieć tak, no bo spełniona zawodowo i mam tego faceta, który chce ze mną mieć dziecko. Są środki na to, żeby utrzymać to dziecko, jest miejsce, jest dach nad głową, czyli wszystkie te tick the boxes są, a tutaj zonk. No to nigdy nie jest matematyka, niestety. No właśnie. To by było wtedy za proste, ale w tej chwili... A mogę ci zadać pytanie, bo ty z krótkiej rozmowy przed wiem, że u ciebie jest córka. I syn, prawie 18-letni. Okej, czyli 6 lat różnicy? 6? Tak. Dogadują się? Różnie bywa. Aha. Teraz już jest lepiej, ale był czas, kiedy no, baliśmy się zostawić syna z córką, bo... Córka mogła atakować stanie, no, syna. Odwrotnie myślę, że syn mógł atakować córkę. Rozumiem. I był bardzo zazdrosny, aha, był też dzieciakiem dwójki jedynaków, mhm, w związku z czym był bardzo rozpieszczany i przygotowany do tego, że był oczkiem w głowie i nagle przestał nim być. I to było bardzo, bardzo trudne dla niego, myślę. No, oczywiście dla córki też. No podejrzewam, że dla was też. A powiedz mi, ten pierwszy czas, kiedy ty zacząłeś być, stałeś się tatą, to pamiętasz, że to było dla ciebie takie przeorganizowanie wszystkiego? Nie, ale też myślę, że miałbym, patrząc na siebie wtedy, dużo sobie do zarzucenia, z racji na to, że to jest taka ładna formułka, że moje życie się relatywnie niewiele zmieniło, i tak było. No ja może więcej pracowałem, ale bardzo dużo obowiązków, które powinny być rozkładane po partnersku, no cedowałem na moją ówczesną partnerkę. Więc i jak ona sobie z tym radziła? Nie mam czystego sumienia. No myślę, że niestety depresją i w konsekwencji rozstaniem ze mną. Więc...
No to jest właśnie, to jest to tabu pierniczone, że wiesz, że mało się mówi o tym, co się dzieje w momencie, kiedy, wiesz, bo okej, nie chcę straszyć ani przyszłych mam, ani tych, ani ojców, ani tych dziewczyn, które teraz są i może przechodzą przez jakiś taki gorszy moment. Chodzi mi tylko o to, moją intencją przy mówieniu o tych swoich doświadczeniach jest tylko to, żeby ktoś po drugiej stronie nie poczuł się samotny, bo ja się czułam cholernie samotna w tym początkowym okresie i wiedziałam, że tak jak powiedziałam, że czułam się wyjątkowo, tak, że to ja jestem taka niedopasowana jedyna, to się okazało, że po prostu jest tych przypadków dookoła pełno. I nie tylko związki się rozpadają, ale też rozpadają się ludzie sami w sobie, czyli matki wpadają w depresję albo zaczyna je dopadać depresja i one nie wiedzą dlaczego, albo właśnie ojcowie czują się też tacy zagubieni, kiedy dziewczyna miał, no nie wiem, zakochał się w dziewczynie uśmiechniętej, pozytywnej, ona nagle tutaj jest tego i cały czas pretensje i cały czas ty tego, to by się nie zmieniło i ten ojciec nagle też nie wie, bo z jednej strony chciałby pomóc, a też nie wie, może też nie jest dopuszczany do roli taty, bo ja lepiej zrobię, bo i tak dalej, czyli to jest wszystko tak popierniczone, że oczywiście pewno na koniec tej całej układanki my wszyscy chcielibyśmy podobnie, czyli żeby było dobrze, tylko nie umiemy się skomunikować. I gdyby się więcej o tym mówiło, że to jest normalne, że będziecie w dolnej części sinusoidy, tylko komunikujcie się i jeżeli potrzebujecie, to idźcie do specjalisty. I mówię, to nie są rady starej cioci Tatiany, czy tam cioci Marioli, tylko takie moje doświadczenie i po tym, jak zrobiłam swój coming out z moimi doświadczeniami, nie zawsze różowymi, to dostałam informację zwrotną i od moich przyjaciółek, od których wcześniej nic nie słyszałam, że było coś źle. Nagle, przepraszam, ty jesteś facetem, ale ja już, wiesz co, tak przerobiłam ten temat, że ja mogę mówić na głos o defekacji, czy o problemach z nią związanych, ale też, wiesz, o komplikacjach u dziewczyn, które były mi bliskie, wiesz, nietrzymanie moczu, potem też depresje poporodowe takie, że dziewczyna chciała pozbyć się problemu, a problemem było płaczące dziecko. Jasne. I nie mówiły tego. A dlaczego? Bo obawa przed krytyką, przed oceną pewnie, no bo jest przecież ta matka Polka, te pomniki. To jest jedno. Dwa, to jest to, co wszyscy mamy w głowach. Ja to nazywam kapralem, bo faceci mają swojego, babki mają swojego, czyli nasze wyobrażenie, jak to nas tam w dzieciństwie wszystko ukształtowało, że my sami sobie zbudowaliśmy przeświadczenie, jak coś powinno wyglądać. I jeśli w twoim przypadku nie wygląda, to od razu jest taki, wiesz, z biczem kapral. A, nie wyprowadziłaś na spacer dziecka, a, dałaś pooglądać tam bajkę na przykład w komórce, bo nie miałaś na przykład siły, ale to źle wpływa na twoje dziecko. Jesteś złą matką, albo się nie nadajesz, albo wiesz, właśnie jak zaczynasz czuć, ja tak czułam w którymś momencie, że ja chcę uciec od męża, od dzieci i podkreślam, nie było to równoznaczne z tym, że nie kochałam swoich dzieci, tylko ja czułam się tak obciążona wszystkim, bo akurat u nas też ktoś, tak jak wspomniałeś, podobnie było, że akurat mąż trochę tak jak marynarz pracował, czyli ten ciężar bycia rodzicem spadł właśnie dwójką rodziców na początku na mnie, a ja nie umiałam wołać o pomoc i czułam, że jestem rozłożona czymś takim, co powinno dawać mi szczęście, bo przecież dzieci zdrowe. I jeszcze drugie, dochodzi poprawność polityczna, że ja nie mogę powiedzieć, że jest mi ciężko, skoro ktoś ma chemię podawaną, albo ktoś nie może zajść w ciążę, albo ktoś bla, 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 w miejsce kropek wstać sobie. Wstaw sobie, nic nie wsadzaj, wstaw sobie to co ci pasuje. I wiesz, dopiero po jakimś czasie zrozumiałam, że porównywanie się jest zgubne, bezsensowne. Zawsze ktoś ma gorzej, oczywiście. Zawsze możemy tak znaleźć, ale trzeba czuć to, co u nas się dzieje. Jeżeli sobie nie pomożemy, albo ktoś nam nie pomoże, specjalista, albo bliska osoba, no to wtedy my będziemy w czarnej dziurze. I porównywanie odstawiłam na bok i zaczęłam dostrzegać, że tak naprawdę my wszyscy, to co mamy wspólnego, to są emocje. Wszyscy mamy takie same, wszyscy znamy takie same, natomiast bodźce są inne. I teraz nieważne, czy Krystyna ma te emocje w związku z tym, że, znaczy ważne i nieważne, ale chcę tak trochę uprościć, że nieważne, czy ona czuje się źle, bo wchodzi taką wyboistą ścieżką w rolę mamy, czy ona jest matką adopcyjną, czy ona zdecydowała, że nie chce mieć dzieci, czy ona nie może mieć dzieci, bo emocje i tak są w tym wszystkim takie same. I tu jest chyba taki punkt, gdzie możemy się wszyscy złapać i tu komunikować i porozmawiać o tym, co się wydarzyło, co ty czujesz, gdzie ty jesteś, czy potrzebujesz wsparcia. I wiesz, ja wcześniej bałam się tak powiedzieć, że na przykład jest mi cholernie ciężko, bo na przykład moja przyjaciółka ma chemię, nie? Podawaną. I to mówię na serio.
A tu się nagle okazuje, że ta moja przyjaciółka mówi, u was mogę, no tam chyba cię pojebało, nie? Widzę, że masz ciężko. Jeszcze mi proponuje, to może zrobię ci zupę, co? Jak nie, że tam prosto z chemii tam grochówkę ci zrobię. Zresztą robi super zupy, pozdrawiam cię, kochana. I wiesz, nagle ja wiedziałam o tym wcześniej, że mam w swoim otoczeniu i to bliskim matkę adopcyjną, dziewczynę, która dowiedziała się, że przekwita w wieku tam 20 lat. Dziewczyny, które poroniły. To wszystko jest blisko. I nagle się okazuje, po tych moich wynurzeniach, że one są w stanie ze mną rozmawiać i każdy też mówi, robiłam to samo. Że wstydziłam się powiedzieć na głos, na przykład jest mi z czymś ciężko, ale nie powiem, bo coś tam. Albo jak ja powiem, że na przykład poroniłam albo dokonałam aborcji, to ta, co nie może mieć dzieci, że ona po prostu, że ja jej straszną przykrość tym, znaczy w ogóle, że ona mnie nie będzie chciała mnie już widzieć i tak dalej. I to jest taki, wchodzimy w jakiś taki labirynt popierniczony tych ludzkich założeń, co ktoś może pomyśleć, że sami sobie nie możemy pomóc. No, także to porównywanie się na pewno przez te 7 lat nie było fajne. Znaczy, nie samo porównywanie, tylko ten początkowy kapral, który mi mówił, że nie dajesz rady, cicho siedź, bo to widocznie przesadzasz, ty jesteś artystka. Powtarzałam to, co niektórzy mi powiedzieli, prawda, że jak ty chcesz uciekać, to znaczy, że ty po prostu inaczej, ty zawsze byłaś zimna i to ta ucieczka, to wiesz, to jest takie, pewno artystki zawsze tak mają inaczej, albo weź się rozerwij, jakąś komedię obejrzyj czy coś i pomyśl, że tam ktoś ma gorzej, nie? I to było takie ileś lat starania się ogarnięcia tej sytuacji, że rzeczywiście ja mogę czuć się źle i coś takiego, co jest konotowane ze szczęściem, mnie rozwaliło na łopatki, paradoksalnie, nie? A wcześniej ja zawsze byłam ta w rodzinie, dobra, to ja jestem ta, co wszystkim sobie poradzi i wiesz, czy to jest śmierć bliskiej osoby, czy jakaś tam choroba, czy jakieś komplikacje zdrowotne, to właściwie wszystko na klatę i zawsze też, ja pamiętam takie sytuacje, że ja wiesz, nawet sama siebie do tego przyzwyczaiłam, nie tylko bliskich, że ja wychodziłam na przykład na koncert, bo musiałam, znaczy tutaj, tu sobie mówiłam, musisz, tam 3 dni po operacji jakiejś, nie? I siadałam, a tych operacji u mnie było dość dużo, no to siadałam na przykład na fotelu, tym razem, no nie będę skakać, ale usiądę i tam, ale oczywiście make-up, wiesz, tam gorset założony, no jak było coś przy brzuchu, to może nie gorset tym razem, ale wiesz, że sama sobie to, że muszę, jakby taki gorset zakładałam, a tu nagle coś takiego, co jest właśnie piękne, miękkie, niewinne, jest zapach tej skóry dziecka unoszący się w domu. Oczywiście dziecko kupy nie robi, że wszystkie kupy dziecka też pachną ładnie i w ogóle wszystko jest cudownie. Nagle to mnie rozłożyło. Nie? Ja tego nie mogłam zrozumieć. A jak już zrozumiałam i przerobiłam i przepracowałam, to dopiero zaczęła być słyszalna w mojej głowie i w moich uszach muzyka. Wiesz, u mnie była cisza przez wiele początkowych lat. W ogóle nie mogłam, że oprócz jakichś piosenek dziecięcych, które mnie doprowadzały do szewskiej pasji. Milion razy powtarzanych jeszcze zapewne. Jedynym ratunkiem była Aida Kosojan i Mucha w Mucholocie, gdzie przynajmniej te teksty są fajne i podkłady muzyczne są, nie są takie jak, wiesz, w Baby Sharku albo w jakichś innych tych żabach czy jakichś innych brum, brum, brumach. I naprawdę była cisza. Ja wyłączałam w samochodzie. Nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło. Zawsze muzyka była dla mnie podstawą, czyli wiesz, zasypiałam przy muzie rano, no ciągle. A tutaj nagle nic. I jeszcze jak mi znajomi na przykład mówili, Tatiana, ty powinnaś wrócić, wiesz, przecież to jest twoja pasja. A ja tam, wiesz, czuję tu komplikacje, czyli tu balon wielki, mam wrażenie, że mi wypada, że chodzę jak Clint Eastwood po zejściu z konia, generalnie wszystko mi przeszkadza, libido zero, tam, znaczy minus 500, 100, 900, w ogóle, wiesz, nie czuję się jak kobieta, tylko jako podajnik mleka ewentualnie, taka, co ma tam, wiesz, tutaj pieluchy, tu tam ogarnąć dom, tu jakieś tam jedzenie i to nic mi się nie składa oczywiście, bo jak chcę posprzątane, to za chwilę jest pierdzielnik i tak już ciągle sezyfowa praca, bo tego nie widać, ciągle jest burzone wszystko i widzisz, zrobiłam dygresję i to tak jest, nie róbcie dygresji w pewnym wieku, powinnam patrzeć w PESEL, pierwsze cyfry, coś chciałam mądrego powiedzieć, wiesz, ale że to wiązało się chyba z tym, że w momencie, kiedy masz, pojawia się tyle obowiązków i po prostu nie, no nie jesteś w stanie wszystkiego zrobić, no nikt nie jest w stanie tego zrobić, to że trzeba sobie odpuścić. A czasami te babki pociążowe i
I nowe, i te starsze robią sobie coś takiego, że wiesz, że muszę, że trzeba i nie dajesz sama sobie jakiegoś przyzwolenia na słabsze momenty. I widzisz, bo mówiłam o tym, że ja byłam taka właśnie ta na klatę wszystko biorąca, a tutaj nagle się okazało, że coś, co jest ładne i ja sobie nie daję rady i to mnie rozłożyło na łopatki. Każda klata ma swoją wytrzymałość. Weźmiesz coś raz, drugi, piąty. Pięknie, po prostu. I trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Kluczem też, myślę, jest to, co mówiłaś o tym, że nie byłaś przygotowana na to, co cię spotka, bo nie przygotowuje nas do tego ani szkoła, ani za specjalnie rodzina, zwłaszcza Polska. Nie przygotowuje nas też do tego za bardzo popkultura. I dlatego być może, gdyby więcej utworów, nie mówię, że w sposób totalnie dosłowny, ale właśnie gdzieś poruszało ten problem, to byłoby lepiej i tym milej usłyszeć, że ty właśnie w sposób niedosłowny, ale jednak wyraźny sygnalizujesz pewną pulę problemów. Taka Santa Monika, gdzie widoki z okna są przepiękne, no ale jednak ściany się chwieją i jest tutaj taką wymowną metaforą. Wiesz, ja chciałam jeszcze dodać do tego, co wymieniłeś, książki nas nie przygotowują. Książki o wchodzeniu w macierzyństwo. Teraz bym wszystko wywaliła. Znaczy, to nie jest moja rada, bo każda dziewczyna musi sobie zadecydować, co jej pasuje, ale w moim przypadku żadnego odniesienia tam nie znalazłam do swoich odczuć i sytuacji. Też czułam się wyjątkowo dziwnie, wyjątkowo niedopasowana i po prostu inna. Czyli może zła, czyli może właśnie taka, która nie powinna mieć dzieci, bo tam nie było nawet rozdziału, były o wahnięciach nastrojów, ale nie było depresji w ciąży, gdzie cały czas ci się chce ryczeć i nagle chciałaś dziecko, a tu po 3 tygodniach chcesz odłożyć brzuch na półkę, żeby się rozwijała ciąża tam obok ciebie. Nie mogłam znaleźć takiego odniesienia i dopiero właśnie w trakcie terapii dostałam od terapeutki taką polecajkę, którą wszystkim polecam, dziewczynom, które czują się i facetom też, którzy akurat mają partnerkę, która ciągle ryczy i mówi, że oj, źle zrobiła. Elif Szafak, Czarne Mleko. I pierwszy raz tam przeczytałam o sobie i w ogóle jeszcze też kobitka, która wykonuje zawód, no nie taki, że idziesz na 8 do pracy i o 17 wychodzisz, dziennikarka i pisarka. Ona jest po Pamuku w Turcji, jedną z bardziej... Tak. I ona miała te same przeżycia. I ja też sobie pomyślałam wtedy, Boże, nie jestem jedyna, jest ktoś i ona dokładnie opisywała to, co ja czułam, jak to wszystko, że nikt nie rozumiał, że ona chciała bić po łapach, jak kładli ręce na brzuch. Ja miałam to samo, że nagle, wiesz, brzuch, który był wcześniej mój, nagle przynależy do świata, bo tutaj jest, życie się rozwija i tam wszyscy błogosławią, czy tam, nie wiem, co robią, chcą energię wyciągnąć. Jesteś skórzany inkubatorem. Ja pierdzielę, no to było obrzydliwe. Dobra, ale właśnie teraz sobie powiedziałam, że ty zadałeś pytanie, więc znowu zrobiłam dygresję. Ale to w wywiadach nigdy nie chodzi o odpowiadanie na pytania. Ale wiesz, rzeczywiście, jeśli częściej by się może w tej publicznej przestrzeni pojawiał temat, że macierzyństwo to jest wszystko, to jest sinusoida, tam jest i ciemno, i pięknie, i jasno, i kurna szaro, i wszystkie kolory tęczy. I emocje cudowne, i okrutne. I żeby nie wypierać, żadne nie są złe, że po prostu to, co czujesz, to czujesz. I to jest widocznie do przepracowania. Zresztą też ktoś to wymyślił, te 9 miesięcy po coś. Żeby jakoś się pewno przygotować do tej roli, że tam wszystkie nasze strachy i lęki mogą się po dwóch stronach barykady męskiej i żeńskiej pojawiać. Ale na pewno co by pomogło? No więcej ludzi, którzy teraz całe szczęście jest coraz lepiej, że coraz więcej osób i ojców i matek mówi na ten temat, że bywa różnie, bywa nawet hardkorowo. Instagram, który też myślę, że to się zmienia, ale no w wielu przypadkach pokazywał pieczenie ciastek dzieci czyste i radość i te mamy ubrane tak jak córki, a synkowie w pięknych niebieskich shortach, białych t-shirtach. Ja mówię,
kurwa, gdzie to jest? Bo ja w ogóle na moment, nie wiem, dziecko było przebrane, czy coś, za chwilę wszystko było podarte, brudne i tego. Ja w którymś momencie zaczęłam, po prostu przestałam się przejmować, włącznie z tym, że stwierdziłam, że pierniczę kupowanie nowych rzeczy, przynajmniej w tym początkowym okresie dla dzieciaków, bo to po prostu nie ma sensu, pomijając zabrudzenia, ale pomijając też, znaczy nie wspominając o tym, że wiesz, kupujesz te ciuchy, które za chwilę są, wiesz, do niczego się nie przydają, albo ewentualnie możesz parę ciuchów wydać komuś i po co, wiesz, także chodziłam do sklepów z używaną odzieżą, pamiętam w Stanach miałam takie ulubione i kupowałam tam różne właśnie rzeczy za jakąś tam małą ilość dolarów i one po 2-3 tygodniach się okazało, że idą dalej w świat do dzieci znajomych i nie mogłam skumać, znaczy skumać to może za duże słowo, ale miałam tak, że patrzyłam na te niektóre obrazki i mówię, jak to trzeba się napracować, żeby też zrobić te, wiesz, że to musisz włożyć robotę, żeby pokazać ten różowy świat. Przecież to nie jest tak, że dziecko 2-letnie ci usiedzi i na przykład piękne warkocze. No, są też dzieci spokojniejsze, ale ja widziałam swoje 2 diabły kochane, gdzie w ogóle jak ja bym chciała takie wystylizować jakieś zdjęcie, to bym musiała mieć, wiesz, asystentkę albo asystenta, że to jest też trudno, tak wiesz, teraz trzeba współczuć tym, którzy kreują takie instagramowe konta, gdzie jest strasznie dużo roboty. Może to wiesz, dlatego kojarzy mi się taka scena, gdzie ktoś zgryza ostrą papryczkę, po czym robi kamienną twarz, albo wręcz się uśmiecha, żeby kto inny dał się nabrać na to, że jest łagodna. I wtedy ten kto inny ją zgryza, wybucha mu ogień w jamie ustnej, a ta druga osoba, która to przeżyła, wreszcie zaciera ręce, że ktoś jest cierpi z nami. Tak, tak mnie. Samo. No to takie wrażenie też miałam, że co, dlaczego nie mówią zmowa milczenia, bo co, żeby ściągnąć na drugą stronę, że to jest cudowne, fantastyczne. I nie zaprzeczam, no dobrze, są piękne momenty, no ale jakby bierzmy to, mówmy, że tam jest wszystko, no. No żeby też nie było tak, że młodzi ludzie, bo zdarzają się takie przypadki młodzieńców, którzy twierdzą, dzieci mają, nie wiem, tam naście albo 20 lat i zakładają te rodziny i potem też są trochę zdziwieni, że tam wszystko jest. Wiesz, być może cynicznie rzecz biorąc, to też trochę dlatego, że jak pokażesz uśmiechnięte, śliczne dziecko, w ładnym ciuszku, to producenci tych ciuszków albo producenci kosmetyków dziecięcych chętniej sypną pieniędzmi wtedy dla takiego prowadzącego, takiej prowadzącej. No może. No ale już z rzeczywistością, tak, z rzeczywistością to ma mało wspólnego. Tak, no to w każdym razie trafiłem na cytat, że czujesz szorstkie szczęście każdego dnia. Mm-hmm. Tak jakby jednak duża część tych burz już była za tobą, jakby sytuacja była względnie opanowana, no bo szorstkie tak, mm-hmm. ale jednak szczęście. Wiesz co, mi się wydaje, że każdy z nas przez całe życie, na takim etapie jestem moje mądre wynurzenia, ale rzeczywiście mam takie wrażenie, że to szczęście... ono nie przydarza się tak na przykład, idziesz i nagle masz 3 dni mega szczęśliwe, bo tam tutaj dowiadujesz się, że jest spadek o 2 z Ameryki, potem jeszcze coś tam, nie wiem, dostajesz i spełnia się jakieś twoje jeszcze kolejne marzenie i czy to masz szczęście i to można tak oddzielić, a potem są dni gorsze, a potem znowu jest szczęście, tylko że to wszystko jest właśnie pomieszane. I widzę też teraz w macierzyństwie, pomimo tego, że ja ciągle tęsknię za Tatianą sprzed, bo bardzo ją lubiłam, miałyśmy fajną relację i podejrzewam, że całe życie będę tęskniła, bo ja lubiłam tę dziewczynę taką, wiesz, niezależną, która mogła w każdym momencie podjąć decyzję. Oczywiście teraz po drugiej stronie głosy, ale z dziećmi wszystko można robić, podróżować. No dobra, to wszystko wiem, ale kurna, ja i tak na przykład jako zodiaka, chociaż nie wiem, czy tam mój znak zodiaku coś ma do tego, ale w każdym razie i tak będę musiała wziąć dodatkowe rzeczy, bo jak się tu posika, tam to zwymiotuje albo coś tam. To i tak, to nie będzie tak jak kiedyś, że biorę sobie kosmetyczkę albo nic i jadę gdzieś tam. No nie. To... Wiem, że muszę teraz szukać takich, nawet nie szukać właśnie, że one same są, się dzieją te momenty, że pomimo jakiejś takiej tęsknoty i tego, że ja wiem, że tamtą Tatianą nigdy nie będę, to teraz znaleźć sobie taki pokój, który będzie tylko mój i tamtą relację, te relacje z Tatianą pielęgnować, a z drugiej strony
doceniać te momenty, gdzie widzę te moje robale dwa, które rozrabiają i właśnie są zdrowe. Czasami po prostu mam ochotę na kotlety je przerobić i skonsumować od razu. Albo zostawić na drugi dzień, bo tego akurat już by było za dużo tych dzieciaków. Ale wiesz, odwalają totalne numery. I jedno i drugie mają tyle energii. Jak jeszcze dygresja szybka, będę pamiętała, co tam powiedziałam. Mózg pociążowy trochę jest ciężki do okiełznania, ale spróbuję zapamiętać. Jak byłam w ciąży z Tymkiem, czyli z drugim dzieckiem, to wszyscy mi mówili, nic się nie przejmuj, drugie zawsze jest spokojniejsze, czy inne. Czyli skoro Matyśka była takim szałaputem i w ogóle cały czas jakieś kontuzje, wizyty w szpitalach i generalnie ciągle coś się dzieje, Tymek będzie tym spokojnym. No i potem pojawił się Tymek i wszyscy ci, którzy to mówili, powiedzieli, czyli Matyśka jest spokojniejsza. No i akurat, wiesz, właśnie to też jest tak, że te opowieści, że jak tam, nie wiem, brzuch szpicasty to tam synek, a taki to taki, a taki będzie spokojny, a dziewczyna będzie, no, te wszystkie pierdoły. I teraz bardzo powiedziałam sobie, że zapamiętam, ale nie wiem, czy zapamiętałam to, co wcześniej mówiłam. A, o szczęściu. No właśnie, że próbuję sobie, nie próbuję, tylko szybciej chyba dostrzegam te momenty, kiedy jest fajnie z dzieciakami. A ponieważ te momenty, gdzie z dzieciakami dzieje się coś fajnego, są poprzeplatane rzeczywistością, która nie może być zawsze fajna. No, no po prostu, nawet wiesz, to też co mówiłam w paru wywiadach o relacji, że to, co się wydarzyło u mnie podczas ciąży, jednej, drugiej, po ciąży, komplikacje, operacja, to ogromny ma wpływ na to, jak wygląda moja relacja teraz z partnerem. To wiesz, no to nie jest tak, że będzie różowo, tylko nad tym trzeba pracować, żeby było jakoś. Ciężko. Ciężko pracować. Ciężko pracować. I wiesz, ale mówimy to o wszystkim, no wiesz, prosto z mostu. Mój brak libida musiał mieć wpływ na związek, na relacje, na to, jak się partner czuje. I to nie mówię tylko teraz o swojej historii, bo akurat tu wiem, że mówię o wielu historiach. W momencie, kiedy dziewczynie coś się dzieje i nagle ciało fizjologicznie funkcjonuje inaczej, to może ktoś po drugiej stronie, kto jest płci męskiej, na przykład powie, no ale co inaczej? No to najprostszy przykład przyjaciółki mojej bliskiej, nietrzymanie moczu, którego się wstydziła i nawet, wiesz, wstydziła się powiedzieć partnerowi, jaki to jest duży ten problem u niej, wiesz, że ona nie mogła nawet z dziewczynami swoimi, już nie mówimy o tym kichaniu słynnym i tam kaszlu czy coś, że nie można, bo uwaga, zaraz będzie, wiesz, masakra. Ale skakanie na trampolinie prowadziło do tego, że wiesz, że ona popuszczała mocz. I to ani nie jest przyjemne, no umówmy się, to jest wstydliwe, to jest niefajne, czyli w ogóle twoje życie, mówię tutaj o kobiecie, obraca się wokół wkładek. Czyli masz wkładek ileś, jesteś na imprezie, kończą się wkładki, do domu, koniec. Czyli wiesz, jeszcze teraz wyobraź sobie sytuację intymną. Jeśli nie ma takiej komunikacji z partnerem i ona sama czuje się źle, to wpłynęło na jej poczucie własnej wartości. Jeśli nawet dojdzie do zbliżenia, to ona nie skupia się na przyjemności ze zbliżenia, tylko myśli o tym, Boże, żebym czasem nie popuściła, Boże, wiesz, no masakra. I dlatego na przykład dziewczyny czasami zwalają to na słynną głowę. Nie, o Jezu, migrena, tego nie mogę, a może to nie jest migrena albo cokolwiek innego, tylko po prostu jest wstyd, bo ciało się zmieniło, albo ona niepewnie się czuje. Jeśli jest komunikacja, to nawet jak partner to usłyszy, to czasami nie zdaje sobie sprawy, jakie spustoszenie mogło spowodować, wiesz, dane zajście. Na przykład ja wcześniej kobieta, która czułam, że sensualność, seks, w ogóle intymność jest bardzo ważna. Nagle mam, już pomijając to, że nie wiedziałam, co to jest libido po porodach. Dwa, to jest tak, jakbyś miał na sobie ciągle kombinezon, który jest nierówny, bo to moje ciało tam wyszło ze swoich granic. To też powodowało ból i tak dalej, i tak dalej. I nagle, wiesz, partner, który chce intymności, jest traktowany praktycznie bejsbolem, bo ja daję z siebie dziecku, nie mam miejsca dla siebie i jeszcze ja mam coś dać partnerowi. W ogóle nie ma opcji. Czyli taka reakcja na zasadzie, a to ty mi w ogóle to zrobiłeś, ty mi wiesz, odebrałeś moją wolność, teraz jeszcze coś chcesz, tam wiesz. I to się dzieje dookoła, no. I teraz to, co nawet ty wspomniałeś o tym mądrym tekście, że to nie jest tak, że partner powinien pomóc dziewczynie, żeby mieć seks, bo tak są, prawda, statystyki, czy nie statystyki, tylko badania, że jeśli kobieta poczuje, że nie jest tylko sprowadzona do roli mamy, ale też ma czas dla siebie, czyli partner, tak się mówiło właśnie, pomaga
wychowywanie dzieci, jakie pomaga, przecież to są też jego dzieci, prawda? Czyli jak normalnie... Tak, oczywiście. No, czyli jeżeli dzielicie te obowiązki i razem wychowujecie te dzieci, to wtedy ona rzeczywiście ma czas, żeby mieć miejsce dla siebie chwilę i poczuć się kobietą. Że to libido może zacznie rosnąć, a wcześniej to ona ma tak, że sobie myśli o seksie i mówi, Boże, nigdy. I sama po sobie wiem, że dopiero jak ja się poskładałam, dopiero jak była operacja, dopiero jak ja sobie współczułam, że naprawdę to był dla mnie ciężki czas i dopiero jak wróciłam do śpiewania, to nagle się okazało, że wystarczyło zaśpiewać koncert, ja schodzę ze sceny i nagle wiem, że mam piersi i biodra. A wcześniej w ogóle w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. I partner mógłby mówić, że jestem ponętna, piękna, nie wiem, zmysłowa. I tak byś nie uwierzyła. A ja bym powiedziała, spierdzielaj, bo tego nie ma. To już się skończyło. No. Chociaż gdzieś słuchając singla, słyszę z jednej strony wersy o zmęczonym ciele, ale z drugiej strony o lepkich spojrzeniach na kołyszące się biodra, czyli ta seksualność jest odzyskiwana. Znaczy właśnie odzyskiwana. I to właśnie też jest taki proces, że ta matka musi pójść w długą, to znaczy w moim znaczeniu to jest powrót do muzyki, bo dla mnie to jest taka długa, właśnie ten mój pokój, gdzie tylko ja mam dostęp. I musi mieć to swoje miejsce, żeby poczuć się właśnie znowu kobietą, najpierw niezależną jednostką, a nie tak, że ja jestem mamą tylko, aż, wiem, że aż, ale mówimy o rolach. No to, że tylko mamą nie jestem, ale też jestem wokalistką, i też jestem kobietą, a na końcu, że to też jestem partnerką, jestem w związku, czyli, że mogę się pochwalić, na przykład właśnie, czy pochwalić w ogóle, co to mi przyszło, ale w każdym razie nie, bardziej jakby wczuć w rolę właśnie dziewczyny, która może być ponętna. A jak wcześniej w ogóle nie ma tego osobnego ja, no to nie, znaczy w moim przypadku tak było, że nie było miejsca na jakiekolwiek właśnie biodra, piersi, wszystko było nie moje, tylko było oddane dzieciom. Nawet jak już nie karmiłam, to chodziło mi o to, że rzeczywiście jakby ja jestem skonstruowana z mamy. A tutaj wróciłam na koncert, zaśpiewałam, schodzę ze sceny i normalnie a to jednak coś takiego istnieje jeszcze, no to wiesz. I to było, znaczy słuchaj, radość i takie poczucie, że wracam do siebie, że siebie czuję, bo to była jakaś tam ważna składowa część Tatiany. I nagle, wiesz, mówię, ojej, ja to jakby dostałam. I najpierw to miałam wrażenie, że to pewno tylko tak na jeden dzień, nie? A potem się okazuje, że zaczynasz robić to, co kochasz, że masz te właśnie wyjazdy, nie wiem, nawet wywiady, które wcześniej czasami miałam znowu promocyjny wywiad albo tam... A teraz mam tak, rozmawiam z osobą, która sama potrafi jeść, nie muszę nadtrzymywać nad kibelkiem. Można porozmawiać albo w tym przypadku monolog prowadzić czasami, bo ja te dygresje to rzeczywiście tutaj niestety specjalistką jestem. Ale wiesz, że to ci sprawia frajdę. Że nagle się okazuje, że jest ten świat dorosłych i że nie trzeba tam, wiesz, tłumaczyć, no wszystkiego tłumaczyć, albo właśnie skupiać się na takim świecie zabaw. Też w którymś momencie po prostu masz, nie masz ochoty ci ciągle bawić, mamo, a pobawimy się. I w którymś momencie ta mama mówi, no nie mam ochoty się bawić dzisiaj, nie? Bawcie się sami. No. No, pamiętam, że moment oddania DVD z Teletubbiesiami był momentem symbolicznym, jednym z najszczęśliwszych w moim życiu. Boże, to przeświadczenie, że już nigdy więcej nie będę musiał tego oglądać. Czyli ty te bezeceństwa puszczałeś? Te bezeceństwa z fioletową, czy jaka to była ta torebka? Czerwona, fioletowa, już nie pamiętam. Tak, tak. No niestety działały, w związku z czym Teletubbiesiowy krem i wszystko to przydarzało się. Tak. Aczkolwiek to też już były chyba na szczęście takie czasy, gdzie pojawiała się narracja nieco inna. Pojawiała się narracja trochę uderzająca w to lukrowane macierzyństwo i tacierzyństwo i to też pewną ulgę przynosiło, no zwłaszcza kiedy udawało się taką narrację też współtworzyć. Jestem ciekaw, czy twoja płyta brzmi tak dlatego, że bluesujące dźwięki zawsze sprawdzały się tak dobrze, jeżeli chodzi o wyrażanie silnych emocji, zmęczenia, strania tego ognia, który w człowieku się pali. Już właściwie od czasów plantacyjnych, można powiedzieć. Coś w tym jest, co powiedziałeś, ja wcześniej na to nie zwróciłam uwagi. Rzeczywiście, masz 100% rację, to dobrze, ja sobie w kolejnych wywiadach ja to wykorzystam, teraz ja będę tak mądrze brzmiał. Sobie to nagram, wydrukuję, znaczy nagram, co ja mówię, wydrukuję sobie proszę i będę, bardzo. Wiesz. Ale tak serio, to ja
no nie wiem, nie myślałam o tym, że teraz ta płyta będzie bluesowa, bo taki jest fajny ten gatunek, tylko ja po prostu to naturalnie wypłynęło, wiesz, ja najfajniejszy czas dla mnie w dochodzeniu do siebie to była Arizona. Czas, który spędziliśmy w Arizonie. Jedyne przyjazne mi miejsce w Stanach, czy mówię o tym czasie macierzyństwa. Ja uwielbiam te skały, kamory czerwone, kaniony, nie kaniony. I kiedy miałam pierwsze takie momenty, jak wychodziłam gdzieś sama, to ja nie szłam, nie wiem, tam do pubu czy na zakupy, bo to miałam gdzieś. Tylko szłam sobie połazić po skałkach i popatrzeć na grzechotniki gdzieś tam na szlaku. I to był taki moment, gdzie ja czułam, że jestem blisko z sobą. I te emocje, bo parę razy zdarzyło mi się wejść gdzieś i się drzeć, żeby tak wywalić. Ileś razy zdarzyło mi się, że wchodziłam gdzieś i ryczałam i nie wiedziałam, dlaczego ryczę. Znaczy wiedziałam, że muszę tam, wiesz, gile leciały, chustek nie miałam, ale tam, wiesz, po prostu przychodziłam do domu pierwsze co prysznic, bo wydzieliny miałam swoje wszędzie. W każdym razie te emocje, które wylatywały ze mnie i czułam jeszcze, że muszę to w tekstach przekazać, one kojarzyły mi się z piachem w zębach, one kojarzyły mi się z takimi tymi suchymi krzakami turlającymi się przez pustynię, z gitarami, z jakimiś takimi bodkami ubrudzonymi, jak ktoś tam sobie gra na gitarze. I co prawda widziałam facetów grających na gitarze, bo często takie obrazki nam się gdzieś tam kojarzą, te grzechotniki i wszystko takie trochę a la Quentin Tarantino, że ja najpierw widziałam obrazami w ogóle, nie muzyką. I jak spotkałam się z muzykami i oczywiście zaprezentowałam im jakieś tam utwory, bo tworzyliśmy na zasadach jam session i ja puszczałam im jakiś utwór i mówię, w tym klimacie, tutaj chcę pójść w tym klimacie, ale teraz wyłączam, zapominacie, co ja wam puściłam i próbujemy coś tam swojego klecić. I chłopaki zaczynali coś grać, każdy sobie tam ciumkał, może sobie plumkał, jak ja ciumkał, to widzisz jednak do macierzyństwa, to tutaj powroty jednak, tak. Tak, a propos ciumkania, to mój syn był mistrzem, po prostu jak Matylda była szybka taka, że tutaj ciach, 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 karmienie, 3 minuty, nie tak jak w książkach, ile ma być na jedno, wiesz, tego. A Tymek, degustacja, po prostu zabawa, pierś, uśmiechy, spojrzenia, mówię, kurde, jak chcę już iść na przykład zrobić obiad albo coś, a tutaj właśnie a propos ciumkania, którego pod koniec już miałam, sobie tak po prostu już koniec, niech będzie. No, ale plumkali sobie panowie i ja na tym pisałam, znaczy zaczynałam śpiewać. Jeśli to coś naturalnie przychodziło, to robiliśmy to, a jeśli nie, to tam zaraz zmienialiśmy, nie w tym kierunku jeszcze. I wszystko, co naturalnie przychodziło, powodowało, że od razu teksty powstały. Tak właśnie mama powstała, Toast, Puzzle, Jar, jeszcze tam parę innych i rzeczywiście tak wyszło, że wyszło brudno i wyszło bluesowo i wyszło gitarowo. I potem przy samej produkcji to właśnie siedziałam nad Mariuszem Obijalskim i nadal siedzę. I jak chcę zrobić za ładnie, to zaraz go proszę wrócić do tego brzydkiego. I też nagrywanie wygląda inaczej, bo na pewno to nie jest skupianie się na tym, żeby było zaśpiewane ładnie. Że na przykład, o tu w tym rejestrze mój głos będzie fajnie brzmiał. Znaczy, oczywiście, dobra, też tak się myśli, ale bardziej w którym rejestrze mój głos lepiej opowie tę historię. A nie zastanawiam się nad tym, jak to będzie pięknie podane, czy i raczej śpiewam po prostu całą wersję od początku do końca i nie robię za dużo podejść. I też o tą no, taką naturalność i prawdziwość mi chodziło i po tych pierwszych utworach tak myślę, że udało się to osiągnąć. No zobaczymy jeszcze jak kolejne, bo ta płyta jest cały czas w robocie, w tworzeniu. Jeszcze parę utworów piszę, tworzę i szukam. Ale większość jest już zarejestrowana, w związku z czym ten efekt, o który mi chodziło, udało się złapać. Mhm. No w momencie, kiedy tak bardzo bazujesz na brzmieniu gitary i ona wypełnia utwory w takim stopniu, to wymaga od ciebie naprawdę świetnej komitywy z gitarzystą. Musi być więź między tobą a nim wtedy. Musi doskonale odczytywać twoje zamiary. No i ponadto musi być asem. No, nie ukrywajmy, że musi być po prostu bardzo sprawny i są takie momenty, gdzie te solóweczki tam śmigają jak złe. No przyznaję. Kacper Stolarczyk fajnie gra, bardzo fajnie. Więcej niż fajnie. Ale wiesz, też nie wykluczam współpracy z innymi gitarzystami.
To jest w ogóle ten kontakt z muzykami, odkrywanie go na nowo, jest po prostu jakbym dostała jakiegoś eliksiru. Pamiętam, że to była pierwsza rzecz, której najbardziej mi było brak. To właśnie pisanie, tworzenie muzy, czyli usłyszenie w ogóle nawet mojego wokalu. Jak ja w odsłuchach usłyszałam swój wokal, to miałam tak, że ślina mi napłynęła, a tutaj w ogóle... O Jezu, jak fajnie. Nie wiedziałam, że to takie smaczne. Znaczy nie chodzi mi tutaj o podniecanie się swoim głosem, tylko o to uczucie, że wiesz, że jesteśmy już w takiej właśnie, w takim wymiarze, gdzie dźwięki inaczej słychać i ten mój głos jest wklejony w instrumenty. I no super, bardzo. No, wiesz, nawet człowiek sobie nie zdawał sprawy, że to aż tak brakowało tego. A musiałaś poszukać barwy na tę płytę? Poeksperymentować z głosem? Paradoksalnie czy? Nie. I w ogóle czuję, że inaczej śpiewam, że słyszę. I podejrzewam, że tutaj akurat jest zasługa też moich robali, które, ale nie mówię o tasiemcach, ale o moich dzieciakach, które rozciągnęły mi przeponę. Na pewno. No jestem dość drobną osobą, a te brzuchy moje były i w pierwszym, i w drugim przypadku po prostu ogromne. I no, tam się rozpychały dzieciaki, w związku z czym ja też czuję, że one tak mnie poluzowały od środka chyba. Jest jeszcze parę obszarów życia, nad którymi, nad spędziami w życiu muszę też po różnymi innymi, na innych płaszczyznach popracować, ale zdecydowanie jeśli chodzi o brzmienie wokalu, to teraz jest inaczej i w ogóle jest też, wydaje mi się, trochę niżej. Znaczy nie wydaje mi się, bo słyszę, że po prostu jest trochę ciemniejsza barwa, ale podoba mi się to, także dziękuję wam, dzieci. Myślę, że będą wdzięczne, jak kiedyś to świadomie odsłuchają. Natomiast to, co mi się z kolei podoba, to to, że nie ma nadaranżacji, że ta płyta jest nieprzedobrzona, z tego, co miałem oczywiście okazję słyszeć. Oczywiście jest tam parę patentów, które bardzo mi się podobają w stylu tego naśladowania brzmienia wskazówek zegara w toaście na przykład, ale to wszystko jest bardziej redukowane niż takie napuchnięte, co wydaje się no, pewną chorobą polskiej muzyki. Zwłaszcza tej popowej. Znaczy, miło słyszeć, bo też nauczyłam się teraz przyjmować komplementy. Dziękuję. Nie, to jest bardzo fajne, że tak mówisz, a mnie też bardzo na tym zależało i zależy ciągle, żeby ta płyta była oszczędna. Tak jak powiedziałam, ma być brudno z piachem. Andrzej Piaseczny powiedział, jak usłyszał gdzieś, mówi tak, polecam się do usług. Ale ja mówię, tylko chodzi, mnie chodzi, że taki piach z pustyni w ustach. On mówi, a to już nie pomogę. W każdym razie bardzo właśnie przy produkcji pilnujemy z Mariuszem, żeby pozostał ten pustynny taki pustynny, niepotrzebnie mówię pustynny, po prostu emocjonalny, taki trochę prawda, ale też ten brud, no bo tam wszystko właśnie się, wszystko jest. No i ciekawa jestem też, bo jest parę utworów jeszcze takich, które nie zostały zarejestrowane, wyprodukowane, bo one zarejestrowane były w pierwszych takich próbkowych wersjach, ale nie były jeszcze wzięte na stół producenta. Ich jestem ciekawa, a one też są zupełnie takie, no nawet nie wiem jak nazwać, ale one kojarzyły mi się z takimi utworami, które nigdy nie mów nigdy, ale absolutnie nie są mainstreamowe, a są w ogóle, znaczy w ogóle nie wiem, czy można powiedzieć, że to są mainstreamowe kawałki, bo teraz poprzez te 7 lat tyle się zmieniło, że mainstream jest w ogóle zupełnie gdzie indziej i czym innym, niż jak wiesz, opuszczałam, że tak się wyrażę, świat muzyczny. Ale mam takie dwa utwory, które są, one mi się kojarzą z takim momentem relaksu i z odpłynięciem, z wiesz, z puszczaniem dymków, z paleniem ognisk i tak dalej. I bardzo ciekawa jestem, jak one wyjdą, bo one są takie bardziej filmowe. Podejrzewam, że też będą trochę dłuższe niż zazwyczaj piosenki się rejestruje. No zobaczymy. Jeszcze chwila jest do tego, żeby wydać. No właśnie, no te pustynne brzmienia mają to do siebie, że często sprzyjają różnym eksperymentom, które no, nie mogą się wydarzyć w momencie, kiedy masz no, pewne obowiązki, wymaga się od ciebie określonej odpowiedzialności, musisz się zajmować tymi małymi istotami, no bo dla mnie jednym z pierwszych skojarzeń pustynnych jest Jim Morrison, gdzieś tam odbywający podróż astralną pośrodku pustyni i to myślę, że to trudno też było zrobić właśnie bez całej palety
psychodelicznych wspomagaczy. A powiem ci, że wiesz, ja biorę dużo leków, ale to w związku z moją genetyczną przypadłością. Natomiast akurat takich psychodelicznych wspomagaczy, powiem ci, o dziwo nie było. Na pewno, znaczy wiesz co, wspomagaczem podstawowym to były jednak te emocje takie, które przewałkowały na drugą stronę mnie, wyjęły, potem znowu przełożyły i tak wytrzepały jeszcze. Ale też takie doświadczenia właśnie, ja zahaczyłam tutaj o te genetyczne jakieś zawirowania moje, to też, nie będę ukrywała, że do tego worka z macierzyńskimi przeżyciami na pewno doszły te związane z chorobą genetyczną, o której mówiłam tylko dlatego, że właśnie wiem, że po drugiej stronie są osoby, które w ogóle nie wiedzą, co to jest zespół Ehlersa-Danlosa, a mogą na to cierpieć. I właśnie to jest choroba tkanki łącznej, która polega na tym, że tkanka łączna, która jest wszędzie w naszym organizmie, jest źle zbudowana i tam wadliwie jest zbudowany kolagen. Czyli każdy generalnie układ może szwankować i często takie osoby chodzą od lekarza do lekarza, mówimy tutaj o takiej odysei diagnostycznej. Dziwne rzeczy się z nimi dzieją, właśnie na przykład pękają kości bezurazowo albo mają silne bóle głowy, albo, no to czy mówimy o każdym układzie, bo i ginekologiczny, i pokarmowy, i neurologiczny, i tam, i tak dalej, i tak dalej. Także i po drugiej stronie, jeśli coś wam się ciągle dzieje i lekarze nie są w stanie tego połączyć, bo nawet nie myślą o tym, żeby połączyć, nie wiem, zatoki z układem kostnym, z sercem i tak dalej, jeżeli dość często wam się coś przytrafia, to wejdźcie sobie na stronę Stowarzyszenia Osób Chorych na Zespół Ehlersa-Danlosa. W skrócie to jest zespół EDS i tam możecie dowiedzieć się na ten temat i sobie przeprowadzić w domu krótki test, czy coś nie jest na rzeczy. Jeżeli na przykład macie hipermobilność, bo tym się charakteryzuje ten zespół, czyli możecie sobie wyginać nadgarstki, przyciągać palec do przedramienia i tak dalej, to sprawdźcie. Jeżeli wam wyjdzie ten test pozytywnie, to najlepiej udać się do specjalisty genetyka polecanego właśnie na tej stronie. No i może ktoś z was akurat złapie diagnozę i będzie wiedział już, jak sobie radzić z tym, co go dotyka. I tylko dlatego o tym powiedziałam, a rzeczywiście ta przypadłość jest trochę upierdliwa, bo co trochę coś tam może wyskoczyć dziwnego. I na pewno to też był taki element, bo akurat u mnie ciąże pogorszyły, przyspieszyły postęp tej choroby i objawy. I to też tak spowodowało, że parę rzeczy tak jakby, no mówię o tym słoniu, który tak mnie przytrzasnął. I ja biorę dużo tabletek, rzeczywiście. I one na pewno niektóre wpływają na to, co dzieje się ze mną i z moim mózgiem. Dużo też środków przeciwbólowych. Przy czym tej choroby nie widać. Właśnie jak się patrzy na mnie, to tam nie widać, że coś tam może mi dolegać. A to jest, EDS jest taką niewidoczną, niewidzialną chorobą. I te środki pewno mają jakiś wpływ na mnie, ale podejrzewam, że w tym procesie tworzenia to jednak nie miały takiego znaczenia, bo wydaje mi się, że tutaj, jeżeli bym wchodziła w jakieś, wiesz, trawę i te inne rzeczy, to może by było mi miło, żebym się zrelaksowała, ale chyba bym nie złapała tej prawdy, że jednak czułam, że mnie wystarczało pójść sobie właśnie na górkę i popisać te teksty, albo pojechać do Mikołajek i zamknąć się z chłopakami w sali prób. I tam wtedy, chociaż to akurat jeśli chodzi o salę prób, to powiem, że rzeczywiście tak, tymianek był. Okay. Tymianek był, ale nawet bym tutaj skłamała, gdybym powiedziała, że potrzebowałam kopa jakiegoś, bo naprawdę samo życie dało mi jakiegoś takiego kopa, gdzie ta dawka emocji była na tyle silna, że łatwo było ją wyrzucić z siebie potem. No, sytuacje średnio komfortowe mają to do siebie, że są kreatywne, tak, twórczo. Tak, przynajmniej tak. Tyle. To taka nagroda od losu, tak, za to wszystko. A czy trudne było znalezienie jakiegoś kompromisu między wyrażeniem słowami tego, co czujesz i co w naszym wywiadzie cały czas pada, a jednak no, ładną piosenkową formą, mm-hmm, która będzie atrakcyjna dla słuchacza, który owszem, pewną empatię ma, no, ale jednocześnie chce słuchać tej muzyki, żeby po prostu ładnie mu brzmiała w uchu. Mam komfort przy tworzeniu tego albumu, że w ogóle się nad tym nie zastanawiam. To, co wyszło na przykład z mamą,
ona nie była pisana jako pierwsza, ale jak wzięliśmy już, mówiąc brzydko, do kupy te wszystkie utwory, które powstały i w gronie tych, którzy pracują przy tym moim powrocie, ale też znajomych, jak robiliśmy takie odsłuchanie i na przykład pierwsze emocje, jak wyobrażacie, który z tych utworów powinien być pierwszym singlem takim powrotowym, to na mamę wskazywała większa ilość osób, a pisząc ją, nie kierowałam się tym, że to ma być właśnie pierwszy singiel, tylko pisałam tak, jak czułam, do muzyki, którą chłopaki zagrali. I te melodie, które też wymyślałam, one też po prostu wypływały gdzieś tam z środka, tak mi pasowało. I mam taki komfort, że nigdzie się nie muszę spieszyć, nigdzie nie mam deadline'ów. Znaczy, oczywiście deadline'y, które mogę sama sobie układać razem z firmą czy z menadżerką. Pozdrawiam cię, Julito. I nie mam ani tego strachu, o który wszyscy pytają, że przy powrocie właśnie, czy ja się nie boję, bo ja raczej się cieszę, że mogę robić to, czego tak długo nie miałam. I nawet patrząc na drugi utwór, na ten Toast, to wydaje mi się, że chyba będzie widać, że ja tak się nie skupiałam na tym, żeby to było takie ładne. Tylko, wiesz, wyrzucałam z siebie. A widocznie te emocje, na przykład Puzzle, to jest taki kolejny singiel, trzeci będzie, singiel nosił tytuł Puzzle i widzę, jak reaguje publiczność na ten utwór. To jest ballada z kolei, czyli wydaje się, że wszystko ładnie, ale tam z kolei w tekście nie jest wszystko ładnie. Ale też nie jest naturalistycznie. Ja bym jednak uznał Puzzle za delikatne, ładną piosenkę. Tak? Ty myślisz, że ładna, bo ładną, na przykład do mnie ludzie przychodzą po koncercie i na przykład tutaj akurat, nie wiem dlaczego tak jest, ale tutaj większość panów, zresztą nawet moich znajomych, przyznawały się, że się wzruszyli na Puzzlach, co dla mnie też było tak jakimś totalnym zaskoczeniem, bo myślałam, że jeżeli to do dziewczyn trafi, wiesz, ten utwór, a tutaj właśnie panowie mówili, że jakoś tak te Puzzle to tak dziwnie się poczuli. Czy nie jestem wyjątkowy, okej. Okay. Wiesz, że właśnie nawet jakaś łza wokół się pojawiła i znaczy nie wiem, dlaczego się dziwię, bo po prostu jeżeli coś tam, znaczy jeżeli piszemy coś i my mamy jakieś przeżycie za tym tekstem, a po drugiej stronie jest osoba, która sobie inne podłoży, wiesz, przeżycie swoje i to powoduje, że gdzieś tam właśnie aparatura łzowa zaczyna pracować, To fajnie i też nie powinnam się dziwić, ale ja sobie tak założyłam, wiesz, to jest właśnie znowu takie założenie, że tak mi się wydaje, że to tak opowiada bardziej o tym, że ja nie mogę tam się poskładać tego gdzie ci silni faceci do tego, przy czym wchodzę sama w jakieś takie, wiesz, no głupotę, bo przecież nie ma czegoś takiego, że faceci lepiej sobie z czymś radzą, a babki, czy mówię, z tymi życiowymi sytuacjami, prawda, że wszyscy tak samo potrafimy się gdzieś tam rozpaść na kawałki. Wiesz co, one powstawały tak, jak wypływało to ze mnie, także ja naprawdę nie myślałam o tym, co ma być ładne, a co brzydkie. Chłopaki na pewno jak grali to też potem mieli takie wrażenie, że na przykład Toast jest bardziej taki, Puzzle są takie, śmakie, ale też jeszcze jest ten Jar, który jest właśnie bardziej filmowy, także trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo rzeczywiście nie, ja nie myślałam, pisząc te utwory, o tym, co ma być piosenką ładną, a co ma być piosenką bardziej ostrą. One po prostu wyszły tak naturalnie, jak ja to czułam razem z chłopakami, bo tam jest duży, wiesz, pierwiastek właśnie muzyczny muzyków. I także takie nasze sklecone historie, nomen omen, panowie wszyscy ojcami są albo się stali w trakcie pisania tego materiału i to też było fajnie, jak sobie porozmawialiśmy o dwóch stronach medalu. Także oni też wiedzieli, że dla mnie ten powrót jest taki, że wyrzucam wszystko to, co się stało po kobiecej stronie, a oni też w to weszli tak jakby z tym, no właśnie, wiesz, pierwiastkiem męskim. Czyli Puzzle się poniekąd skompletowały. Wiesz, no jest estrogen i testosteron, także tak. Tak. Od zawsze jest jeden i drugi. Też ciekawi mnie, czy nie miałaś nad głową żadnego zrzędy, który by marudził, że słuchaj, Tatiana, no zobacz, tutaj Beyoncé, płyta cała na klubowych brzmieniach, tu Brodka robi płytę z gościem, trochę ze świata hip-hopu, trochę ze świata elektroniki, aha, a tu jakieś bluesy, gitary. Co ty robisz, dziewczyno? Nie sprzeda się, nie kupią. Nawet jak może coś takiego było, to wiesz, że ja nie słucham, bo ja miałam coś takiego, że teraz wiem, ja idę po swoje, jakby po ten swój pokój.
I w ogóle niczego nie słuchałam. Nie słuchałam też wcześniejszych tekstów, bo do mnie też docierało, po co ona zrobiła ten coming out, że sobie nie radzi, czy tam, że coś poszło nie tak, przecież teraz już nigdy ona żadnej muzyki nie zaśpiewa. Nikt nie zaprosi jej na koncert. Przyznała się do swoich słabości, czyli że sobie nie radzi, czyli to takie tabu, nie, że trzeba pokazywać na zewnątrz, radzę sobie, a to tam generalnie tam, wiesz. Albo przeciwnie, gra na współczucie tak. I cyniczna promocja płyty właśnie tak, się zaczęła. Tak, ta, ludzie tak, też tak. Robią takie gadanie. I też tak miałam, no to niech sobie tam ktoś sobie coś myśli, a ja sobie wiem, jaki miałam plan, dlaczego, znaczy plan w takim znaczeniu, że wiedziałam, że wrócę do śpiewania. A to, że ktoś mówił wcześniej, ty nie możesz takiej przerwy zrobić, właśnie nagraj kołysanki dla dzieci, a ja powiedziałam, kołysanki, ja sobie nie radzę ze swoimi, a teraz mam jeszcze dla obcych śpiewać i udawać, że jestem z tych, wiesz, dziewczyn, które, przepraszam, sięgam po chustkę, że tego, nie wiem po co to mówię, bo przecież to widać, ale tak przed chwilą byłam w podcaście takim, wiesz, bez żadnych rejestracji i wywiad też bez, radiowy bez rejestracji i tam no, trzeba było mówić. A tutaj mówię, tak. Że ja zostałem uprzedzony. Tautologicznie żebyś... po prostu. Wyjmuję chustkę, co by usunąć wydzielinę z zatok. W każdym razie nie słuchałam, wiesz? Znaczy wiedziałam, że sobie muszą pogadać. Jeżeli mają potrzebę zajmować się moim życiem, a ich własne jest tam i mówię tutaj o znajomych jakichś, wiesz, że tam dają mi rady, nie będąc w mojej sytuacji, nie znając tego, co się dzieje w moją głowie, albo po co ja coś robię, dlaczego ja robię taki coming out, jakie mi intencje przyświecają, jaki cel. To generalnie to miałam, bo pamiętam, że na przykład nawet słuchaj, nie ja, a propos tego tabu, wiesz, że mój mąż więcej dostał SMS-ów na zasadzie, co ty, jak ty pozwoliłeś w ogóle, żeby ona o tym gadała? Znaczy jakby pozwoliłem w przypadku... Już sama ta konstrukcja jest mrożąca. Na co też tak trochę się tak zareagował mój partner i się trochę zdziwił, ale też potrzebował wytłumaczenia takiego, no bo zarejestrował. To ja no, oczywiście nie pytałam o żadne pozwolenie, ale nie mówiłam, że będę to robić. No, tylko też ma swoje media społecznościowe i po kilku takich tych moich wynurzeniach mówi tak, a powiedz, a w jakim celu to robisz? Zadał spokojnie to pytanie i ja mówię, no właśnie, lepiej się czuję, to mi pomaga. Aha, okej. Okay. Może też pomóc innym, nie można o tym zapominać. Znaczy wiesz, ale ja najpierw wtedy jeszcze nawet nie tak na to nie patrzyłam, tylko wiedziałam, że muszę wywalić to z siebie, żeby byłam wkurzona na to tabu i właśnie na to lukrowanie macierzyństwa. I pierwsze mi takie przyświecało, muszę rozpierdolić to tabu, to czy nie, wiesz, sama to się z motyką na księżyc porwałam, ale czułam taką potrzebę, że rozwalić to wszystko, to instagramowe piękno i to, że się w przestrzeni publicznej na przykład właśnie nie mówi o depresji w ciąży, bo mówi się już coraz więcej o poporodowej, ale w ciąży nie na przykład. I o tych wszystkich innych rzeczach, o komplikacjach poporodowych, że wcześniej nie słyszałam, że nie mówią, no a ja właśnie kurna, do dupy mi z tym. Dosłownie. Właśnie źle mi. No i najpierw taka była potrzeba, a potem dopiero zobaczyłam, że nie tylko autoterapia, ale też komuś pomogło, bo dostałam bardzo dużo zwrotnych informacji, zresztą już pomijając takie, w których dziewczyny prosiły o namiary na moją panią ginekolog, która mnie uratowała życie i moje 4 litery, nawet masz więcej liter, ale w każdym razie dziewczyny odzywały się już po operacji, jak już były zaopiekowane przez panią doktor i w ogóle ta radość, wiesz, bo ja pamiętam, jak ja się czułam i teraz znowu wracam do tych intymnych szczegółów, ale powiem, bo to był dla mnie moment wyjątkowy, kiedy kilka dni już po operacji na poprawienie tej działalności fizjologicznej mojego organizmu. Byłam w toalecie i ponieważ, no wiesz, wszystko świeże, szwy i tak dalej, to ja ryczałam z bólu i ze szczęścia. I właśnie Michał puka i mi, co się dzieje, a ja zrobiłam kupę. Czyli to, wiesz, to coś, co bierzemy za coś normalnego. A ja ryczałam ze szczęścia na kibelku, nie? No ale wiesz, 3 lata bez tego, to było ciężko. Tak, człowiek się uczy doceniać takie kwestie no, dopiero, kiedy podstawowe. Je traci tak. Właściwie. No a z tą depresją w trakcie porodu, jak myślisz się o tym, na jaki świat teraz się wydaje tak. Dzieci, to trudno jej nie mieć z tej strony. Okej. Dobrze, myślę, że właściwie pełne spektrum tematów zostało tutaj poruszone. Przekrój powszechny i każdy inny. Nie tylko. Mam nadzieję, że wiesz, że gdzieś właśnie komuś też to doda otuchy i że tak jak lukrowane Instagramy są niewskazane, tak lukrowane wywiady promocyjne też są niewskazane, w związku z czym, cóż, czekam w takim razie na całą płytę.
Jestem bardzo ciekaw tych utworów, których jeszcze nie miałem okazji usłyszeć i cóż, wznoszę w takim razie toast. Właśnie toast, właśnie chciałam powiedzieć. Tak, toast wodą czystą za to, żeby jak najwięcej utworów w przyszłości, być może motywowanych szczęśliwszymi momentami niż wcześniej. No ale to mam takie poczucie, że gdzieś już chyba najgorsze za tobą i ku... Nie, no teraz musi być tylko z górki. A i pozwolisz, że ja też, toast, to dla nas wszystkich. Proszę się nie śmiać, tutaj pan realizator słyszy cały czas tamtego. Albo kicha, albo się śmieje. Śmiejesz się czy kichasz? Śmieje się, no oczywiście. Teraz się śmieje, teraz będzie płakał. W każdym razie ja chciałam wznieść toast za wszystkich, którzy jeszcze boją się czuć. Żebyśmy czuli wszyscy, jeżeli czujemy źle, tak nam się wydaje, to znaczy, że czujemy naprawdę. I jak nie dajemy sobie razy, teraz spojrzę tutaj szerokimi oczyma, albo właśnie przymrużonymi, jeżeli sobie nie radzicie, to po pomoc do specjalisty. I nie bójcie się czuć tych czarniejszych emocji, bo one też są potrzebne i coś nam komunikują, no to na zdrowie nam zdrowie. Wszystkim. I tak będą mówić, żeśmy to wcześniej ustalili. Tak? Tak, na pewno. Dobrze, dziękuję w takim razie państwu bardzo. Moim gościem była Tatiana Okupnik. To była Flintesencja. Alias Mariola. Pozdrawiam.